Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale. A dzisiaj mam dla was prawdziwą bombę. Coś, co myślę, że powinno zadowolić wszystkich graczy Battlefielda, bez względu na to, jaką grę lubicie najbardziej. Moi drodzy, Battlefield Portal albo Battlefield 2042 Portal jest praktycznie opcją modowania rozgrywki oddaną w ręce graczy. Dwa dni przed EA Play zostałem zaproszony przez Electronic Arts na pokaz tego, czego należy się spodziewać, a dzisiaj podzielę się z wami wszystkimi informacjami na temat tego, w jaki sposób zagrać na przykład na mapie z Bad Company 2 albo z Battlefielda 1942 i tworzyć swoje własne unikalne doświadczenia rozgrywki, a te są naprawdę mega, mega bogate. Obejrzyjcie film w całości, oceńcie go łapką w górę albo łapką w dół, a teraz nie czekajmy dłużej. Aktualnie w tle widzicie trailer, który moim zdaniem jest jednym z lepszych Battlefieldowych, jakie ogólnie widziałem. Natomiast z tego, co mogliście zauważyć, ma on miejsce na paru mapach z poprzednich Battlefieldów. W Battlefieldzie 2042 w Portalu, bo tak to będę mówił, będziemy mogli ustawić sobie rozgrywkę na 6 starych, zremakowanych, zremasterowanych mapach z 3 Battlefieldów plus te mapy z Battlefielda 2042, które już zostały zapowiedziane. Z Battlefielda 1942 będą dwie mapy, Battle of Bulge oraz El Alamein. Z Bad Company 2 Vel Paraiso oraz moja ulubiona Arica Harbor, natomiast z Battlefielda 3 będą kanały Noshwar oraz Kaspijska Granica. Jak na razie kwestia dodawania nowych, starych map z poprzednich BF-ów jest otwarta, natomiast team skupia się na tym, aby jak na razie dostarczyć to doświadczenie w taki sposób, jaki wam dzisiaj przedstawię. Oczywiście wszystko to, co będzie dochodziło do Battlefielda 2042, również będzie do Portalu dodawane. Łącznie mamy mieć wybór między 13 mapami z tymi z głównej wersji Battlefielda 2042. Portal daje nam możliwość ustawienia sobie na przykład Kaspijskiej Granicy albo Ariki Harbor na szturmie, na raszu na 64 osoby albo na 128 osób, gdzie obrońcy to żołnierze z Battlefielda 3, a atakujący to żołnierze z Battlefielda 2042. Na przykład jednej drużynie możemy całkowicie wyłączyć HUD, sprawić, że będzie włączony friendly fire, dodatkowo mogą mieć 150 zdrowia, natomiast innej stronie możemy ten HUD dodać, możemy sprawić, że będą mogli grać tylko pistoletami albo samymi defibrylatorami, naprawdę co tylko chcemy. Poza klasycznymi trybami gry, takimi jak podbój, mały podbój bądź też szturm, będzie można tworzyć tryby gry customowe, czyli będzie można stworzyć na przykład Free for All albo Mistrza Broni. Ogranicza nas w sumie wyobraźnia, pewnego rodzaju limitacje systemowe oraz troszkę nasze umiejętności logicznego myślenia, o czym opowiemy sobie za chwilkę. Wszystkie tekstury, wszystkie asety na mapach zostały odświeżone, same mapy zostały rozbudowane, technologia, która niewątpliwie poszła do przodu, potrafiła całkowicie te mapy odświeżyć. No dobrze, ale w jaki sposób stworzyć coś takiego? Na przykładzie tego wideo możecie zauważyć, że mamy playlistę VIP Fiesta stworzoną przez jakiegoś gracza na mapie Arica Harbor i jest to eskorta VIP-a, która oczywiście ma różnego rodzaju swoje własne customowe zasady. Matko boska, jak ta Arica pięknie wygląda. Jeżeli nie graliście w Bad Company 2, spokojnie, niedługo będzie film właśnie na temat Ariki, chociaż kiedyś go również robiłem. Kolejna playlista to już Kaspijska Granica, Szturm i Żołnierze z 1942 kontra ci z 2042, ale tych z 1942 jest zdecydowanie więcej, bo z najnowszego BF-a jest tylko jeden skład. Kaspijska Granica wygląda olśniewająco. Roślinność, no i ta wieża, ta stacja radiowa, ten jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie, wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Ogólnie trzeba też zauważyć, że tutaj jest już gameplay pokazany na zupełnie innej grafice. Wygląda to całkowicie inaczej niż chociażby z pierwszego trailera z pokazu Alfa. No i moi drodzy, trzeci customowy serwer, który można będzie na przykład zrobić to same roboty kontra jeden czołg. W jaki natomiast sposób będzie można takie rzeczy tworzyć,
udostępniać, bo to jest najważniejsze, no i przede wszystkim na nich grać. Opcje będą dwie, ta prostsza oraz ta dla bardziej zaawansowanych, która też będzie dawała zdecydowanie więcej możliwości. Wyobraźcie sobie stronę internetową Battlefielda i mamy zakładkę społeczność. Tam też przez stronę www, bo będzie to robione z perspektywy przeglądarki internetowej, ale nie tylko, bo będzie to też można robić chociażby na telefonach, na tablecie. Generalnie ograniczeń w tym zakresie nie będzie. Wchodzimy w tak zwanego Battlefield Buildera i to będzie jedna z opcji bardziej przystępna, natomiast drugą rzeczą jest coś, co rozwaliło mi głowę, że ogólnie udało się to zrobić, czyli taki ciąg, w którym przekładając odpowiednie kwadraty, prostokąty, nadając różnym rzeczom odpowiednie wartości, możemy tworzyć różnego rodzaju zasady, począwszy od tego, ile ma być życia na danym serwerze, a skończywszy na tym, że jeżeli ktoś zdobędzie fraga, to odzyskuje całe życie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane. Na samym początku będziemy mieli do wyboru tryb gry, później mapy, czyli te mapy, o których wam powiedziałem, plus te z 2042. Później wybieramy główne ustawienia naszego trybu, czyli możemy zmienić ilość graczy z 20 do 120. Jak tylko chcemy to zrobić, możemy nawet stworzyć asymetryczne zespoły, czyli w jednym zespole niech będzie 5 żołnierzy z Battlefielda 3, a w drugim 60 z Battlefielda 1942. Może być nawet jeden snajper z Battlefielda 3 albo z 2042 kontra 127 medyków wyposażonych tylko w defibrylatory z Battlefielda 3. Ważna rzecz, jeżeli będziemy wybierać kogoś z Battlefielda 3, to również powrócą wtedy stare klasy, czyli medyk, wsparcie, zwiadowca, te, które w Battlefieldzie 3 były. Następnie będzie wybór ery, czyli konkretnego Battlefielda, który ma walczyć kontra któryś z Battlefieldów. No i potem zaczyna się wszystko, co najlepsze, czyli generalnie modowanie całej rozgrywki. Można włączyć, wyłączyć friendly fire dla jednej, albo dla drugiej, albo dla obydwu drużyn, jak tylko chcemy. Możemy ustawić, że headshot zabiera 5 razy więcej życia albo nie zabiera w ogóle. Możemy włączyć lub wyłączyć sprint, włączyć lub wyłączyć możliwość kłócania, kładzenia się, włączyć, wyłączyć minimapę dla jednej drużyny, tylko dla drugiej. Wszystko, co do tej pory chcieliśmy zrobić customowo, jakieś śmieszne rzeczy, jakieś doświadczenia, czy chociażby mecze na same kolibri z Battlefielda 1, które kiedyś robiliśmy, albo na garnki, albo na cokolwiek innego, będzie to teraz możliwe dostarczone przez DICE. Ciekawi jesteście na pewno, jakie bronie będą powracać z tych starych BF-ów. No i tak, z Battlefielda 1942 będzie do wyboru między innymi M1911, Thompson, Garand, Walther, P38, MP40, STG44 czy też na przykład BAR. Z Battlefielda Bad Company 2, G3, SPAS-12, AN-94, M60, M416, M240B, MP412 Rex, XMG, Thompson czy też snajperka Gol. W Battlefieldzie 3 mamy na przykład P90 ACWR, M98B, SCARA, SVD, A91, DAO-12 czy też AS-VALA. Oczywiście tych broni jest ciut więcej, bo ponad 40, tak samo zresztą jak pojazdów, również ponad 40 z tych trzech Battlefieldów zostaje włączonych. Do tego ponad 30 gadżetów, takich jak MAV czy też Odrodzenie, Defibrylator czy też EOD Bot. Masa zawartości. Administrator takiego serwera, właściciel, będzie mógł również wyrzucać graczy, banować ich ze swojego serwera, będzie mógł sprawiać, że będzie ten serwer prywatny, na hasło albo też publiczny. Oczywiście, jeżeli nie będziemy chcieli uczestniczyć w jakichś niesamowitych zabawach, to będą do tego odpowiednie playlisty. Będzie playlista oficjalna z takimi normalniejszymi trybami gry stworzona przez DICE, czyli na przykład standardowy szturm na Arice bez żadnych udziwnień, ale na przykład powiększony do 64 graczy, albo na przykład zwykłe kanały Nosh War, tylko z różnymi armiami. Playlista społecznościowa natomiast będzie zawierała ulubione serwery, ulubione playlisty graczy.
rzeczy. Będzie też możliwość samodzielnego wyszukania playlist po odpowiednich tagach, a jeżeli zrobicie swój własny serwer i będziecie chcieli się nim podzielić, to wystarczy, że upublicznicie odpowiedni kod, który każdy będzie mógł wtedy pobrać i na przykład coś w waszym serwerze pozmieniać albo go naprawić, jeżeli będziecie mieli z czymkolwiek problemy, no a ostatecznie dołączać tak, aby wasz tryb gry, który zrobiliście, był cały czas wypełniony. I wiecie co najlepsze? To wszystko będzie za darmo. Nie sam tryb, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zagrać w to, co stworzyliście, będziecie musieli mieć kupioną grę, ale swoboda tworzenia będzie rozciągnięta na wszystkich. Grając w portalu oczywiście będziemy zdobywać doświadczenie, natomiast sam balans, który oczywiście może być problematyczny, zostaje w tym momencie oddany w ręce twórców, czyli graczy, bo jeżeli któryś z nich uzna, że okej, ta strona z Battlefielda 1942 jednak radzi sobie gorzej względem tego, co ma na przykład żołnierz z Battlefielda 3, to może zwiększyć obrażenia na ich broniach lub po prostu ich liczebność. Do tego w trakcie tworzenia ma być dostępny również specjalny preset, który będzie mniej więcej sprawiał, że wszystkie bronie, jakie są na serwerze, czyli na przykład bronie z II wojny światowej, będą miały podobny time to kill z tej gry, w której się znajdowały, czyli nie będzie aż takiej dysproporcji pomiędzy technologią, jaka jest w 2042, a w Battlefieldzie 1942 na przykład. Battlefield w końcu otwiera się w 100% na społeczność, co mnie ogromnie cieszy, bo tak naprawdę od wielu lat moderuję swoją społeczność w jakiś sposób i razem spędzamy czas na tych Battlefieldowych serwerach jak nigdzie tak naprawdę indziej. Na mnie, moi drodzy, robi to bardzo, bardzo duże wrażenie. Mam nadzieję, że będzie to dobrze przetestowane i nie będzie się jakoś mega, mega zwieszać, a będziemy mieli z tego na 100% naprawdę bardzo, bardzo duży pożytek. A z takich informacji na koniec, beta otwarta we wrześniu, ludzie z preorderami odrobinę wcześniej. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał i te wszystkie informacje, które dzisiaj usłyszeliście. Pamiętajcie, Kromka Gadradzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.